to już końcówka wakacji. Mam nadzieję, że Państwo dobrze wykorzystali ten czas, odpoczęli, naładowali akumulatory, odstresowali się, bo dziś o takim wewnętrznym dobrostanie mówić będziemy. Dlatego wyjątkowa historia dziś na początek odcinka. Historia Pani Doroty. Zawodowo spotykała się z pacjentami onkologicznymi, bo jest diagnostą. Potem sama stała się pacjentką, a po zakończeniu leczenia rozpoczęła studia z psychoonkologii. Musiałam sobie poradzić, nie miałam wyjścia po prostu. Wsiadłam do pędzącego pociągu Orient Expressu i nie mogłam wziąć walizki i wysiąść. Tak? Nie można tak naprawdę raka zaakceptować. On jest nieakceptowalny, natomiast można rzeczywiście zaadoptować się do danej sytuacji. Zachorowałam 6 lat temu. Minęło 6 lat. Jak dzisiaj pamiętam ten lęk i strach. Strach o życie. Miałam to szczęście, że udało się raka zdiagnozować w bardzo mało zaawansowanym stadium. W związku z tym leczenie nie musiało być mocno agresywne. Niemniej stanęłam przed wieloma decyzjami, ponieważ miałam 5 dużych zabiegów operacyjnych w ciągu 9 miesięcy. Pracuję jako magister pielęgniarstwa w gabinecie endoskopii. Zajmuję się przede wszystkim pacjentami nowotworowymi. W mojej praktyce zawodowej zawsze się zajmowałam pacjentem chorym onkologicznie. Można wejść w rolę pacjenta, jest to ciężkie, trzeba przejść wszystkie etapy szoku, niedowierzania, złości, buntu, ale później jest ten moment zaadoptowania się. Mnie było może trudno ze względu na to, że na mój charakter pracy, którą wykonuję, nagle stanęłam po drugiej stronie barykady. Nie byłam już personelem, byłam przerażonym pacjentem. Próbowałam jakby ratować swoją głowę i skupiałam się na tych statystykach, które rzeczywiście dobrze się kończą. Zawsze chciałam, żeby ta szklanka jednak była do połowy pełna. Ta kwestia głowy w procesie mojego leczenia była tak naprawdę najbardziej istotna. Miałam oczywiście zaplecze, miałam grupy pacjenckie. Jestem ambasadorką fundacji SPA for Cancer, gdzie są kobiety po chorobach onkologicznych, gdzie możemy się razem wspierać, razem nie tylko płakać, ale się śmiać. Rak nie zapiera kobiecości, chociaż na początku rzeczywiście mi się tak wydawało, zwłaszcza, że rak piersi uderza sensu stricte w kobiecość. Czujemy nie tylko strach, lęk, ale też upokorzenie, wstyd. Ale tak właściwie to jest praca, praca nad sobą, praca, gdzie staje się przed lustrem, patrzymy na to, uśmiechamy się do siebie, trzeba siebie zaakceptować, pokochać siebie na nowo. Tłumaczę to niezmiennie innym pacjentkom. Zawsze im mówię, żeby popatrzyły na mnie, że jak wyglądam teraz, że się śmieję, że pracuję, że czerpię z życia pełnymi garściami. Żeby brały ze mnie przykład, żeby widziały mnie jako właśnie statystykę. W przerwie śniadaniowej albo w przerwie, w której mam się napić kawy, idę po prostu do pacjentki, idę na chemię i czasami trzeba tak najzwyczajniej po ludzku pomilczeć, pobyć, potrzymać za rękę. Podczas swoich doświadczeń osobistych z rakiem zobaczyłam, że właściwie bardzo brakuje takiego przewodnika. Kogoś, kto weźmie tego chorego tak naprawdę za rękę w momencie, kiedy on jest najbardziej przerażony, najbardziej zlękniony i przeprowadzi przez ten ciemny korytarz. Rozpoczęłam studia podyplomowe na Wydziale Psychoonkologii, bo do tej pory pomagałam tak trochę po omacku, intuicyjnie i chciałam wiedzieć, czy na pewno nie zrobię nikomu krzywdy. Chciałam mieć tą pewność, stąd te moje studiowanie. Dzisiaj już wiem na szczęście, że krzywdy nie robiłam, że intuicja mnie nie zawiodła. Ja do dzisiaj mam lęk przed badaniem się i lęk przed diagnozą. Ten lęk będzie do końca życia, go się nie pozbędę, wiem już o tym, po prostu muszę się nauczyć z nim żyć. Ale to jest nasza rola, żeby im tłumaczyć. Chodź, pójść, zobacz, ja złapałam raka w bardzo mało zaawansowanym momencie. Chodź, spróbuj ty.
tak naprawdę 99% zmian jest łagodnych. Jest to 1%, więc szanse są duże. Szanse na życie. Pani Dorota mówiła o roli nastawienia, o roli głowy w procesie leczenia i w procesie wychodzenia z choroby. A co tak naprawdę to oznacza i w jaki sposób my możemy zadbać o swój dobrostan psychiczny? Mówimy o tym, kiedy wakacje już się kończą i wracamy do pracy. O to pytam dr Maria Lokosowicz. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. Zanim jednak będziemy o tym rozmawiać, to mam pytanie może z innej beczki, bo wielu pacjentów mówi o tym, ten rak to dlatego, że się stresowałam. To stres spowodował u mnie raka. No nie mogę się z tym zgodzić, bo żadne badania nam nie potwierdzają, że z powodu stresu mamy raka, bo myślę sobie, że większość społeczeństwa byłaby chora na raka, bo wszyscy żyjemy, albo większość z nas w bardzo poważnych napięciach codziennych. No niemniej jednak stres powoduje to, że spada nam odporność i albo na przykład stres powoduje również to, że ignorujemy to, co z ciała nam, co nam ciało mówi, że na przykład nas coś boli, albo że zaczynamy być słabsi, albo że mamy problemy jakieś na przykład trawienne, że odczuwamy jakiś dyskomfort, a ponieważ nauczyliśmy się żyć w takim dyskomforcie właśnie związanym ze stresem, ignorujemy właśnie te informacje, które mogą nam pokazać, że trzeba iść na przykład do lekarza. A może chodzi o to, że kiedy nie mamy tej równowagi psychicznej albo próbujemy ją złapać w patologiczny sposób, sięgając po używki, po kompulsywne jedzenie, no to wtedy nasz styl życia warunkuje ryzyko zachorowania na rak. Styl życia to jest w ogóle coś, co jest pierwsze według Światowej Organizacji Zdrowia, co determinuje wiele chorób. To prawda, dlatego powiedziałam, że jeżeli stresujemy się, jeżeli mamy sytuację, znaczy uczymy się, przyzwyczajamy się może do czegoś, do czego się nie należy nigdy przyzwyczajać, do dyskomfortu takiego codziennego, jeszcze sobie tłumaczymy, że wszyscy przecież tak żyją. No więc jesteśmy w tak zwanej grupie, no więc jest nam po prostu łatwiej. I wtedy rzeczywiście, no jeżeli będziemy palić nadmiernie, pić alkohol, jeść na przykład tylko fast foody, no to krótsza droga jest do raka na przykład, czy do innych chorób. Ale to nie dlatego, że mieliśmy stres, tylko że my nie potrafiliśmy tego stresu w odpowiedni sposób redukować. I że przyjęliśmy taki styl życia, który nie ma siły, musi doprowadzić do jakiejś większej lub mniejszej katastrofy. Jak w takim razie zrobić ten life balance? Nie można zrobić znaleźć tego balansu między życiem a pracą bez jakichś strat. Czyli jeżeli będę chciała utrzymać na 100% swoją aktywność zawodową i na 100% być mamą, babcią, czy mężem, ojcem i dziadkiem i tak dalej, to jest niewykonalne. Robię takie ćwiczenie z lekarzami, jak szkolę ich, przed pandemią mogłam to robić w sposób taki bezpośredni, tak zwany tort życia, gdzie wypisuje się wszystkie aktywności w tygodniu, które nas dotyczą. Spanie, jedzenie, praca, dojazd do pracy, powrót do pracy, dzieci, zakupy, sport, telewizja, komputer, intymność. Wszystko, co może być w tym tygodniu. I się zlicza to, ile tego może być w tygodniu w godzinach. I wkłada się to w taki tort, czyli w taki krąg, takie plastry godzinowo. I okazuje się, że na przykład ruch to jest taki malutki plasterek. Cieniutki, że moje potrzeby, prawie ich nie ma. Niektórzy mówią, ja niczego innego nie robię, jak tylko pracuję i śpię. Bo to są wielkie plastry tego tortu. I to się nazywa tort życia, czyli zobacz, czym się najadasz, tak? Czym się karmisz? Pracą i daj Boże, żeby ten sen był wydajny. A jak nauczyć się tej uważności dla siebie i dla czasu, który mija? Czytać tak naprawdę pewne sygnały płynące, na przykład, jak powiedziałam, z naszego ciała. Jeżeli przestaje pani spać, to nie bez powodu. Pani organizm nie może się wyciszyć. Mamy problemy na przykład z utrzymaniem afektu, czyli emocji. I nie czytamy tego, że ja reaguję nieadekwatnie już do sytuacji, że drażni mnie wszystko, że tak szybko reaguję nerwowo na przykład na dzieci, że ja je kocham, ale nie potrafię z nimi być. To są sygnały, które mówią, słuchaj, coś się dzieje nie tak.
to jest działanie naszego mózgu, to się dzieje na poziomie biologii mózgu, że ja wtedy tracę koncentrację, że zapominamy pewne rzeczy. Nasz mózg nam mówi, wyłączam pewne funkcje, bo jestem przegrzany po prostu, czyli energetycznie nie daję więcej rady. To jeszcze na koniec, jaką rolę widzi Pani, rolę psychoonkologów w oswajaniu strachu przed diagnozą, przed lekarzem, przed informacją, przed badaniem się przede wszystkim? Przede wszystkim nie wierzę w to, że można nie bać się badań, które mają zweryfikować to, czy ewentualnie na coś chorujemy, czy nie. Mówię tu w ogóle o chorobach, które mogą nam się kojarzyć jako choroby zagrażające życiu. Czyli nie bać się strachu? Nie bać się strachu, po prostu on musi być. No ale strach powoduje, że ja do tego lekarza wreszcie idę. Trzeba iść z tym niepokojem. Nie iść dlatego, że ktoś mi powie, że mam raka, tylko właśnie zweryfikuję, że jego nie mam. A jak powie, że coś się dzieje szybko, to ja mam możliwość po prostu zrobienia czegoś, co pozwoli mi dalej żyć. Pani doktor, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, a więcej o roli psychoonkologów już teraz w felietonie. Lekarze onkolodzy podkreślają od dawna, to już nie jest tak, że lecząc pacjentów mają do dyspozycji tylko chirurgię, chemioterapię i radioterapię. Do tych niezbędnych metod terapeutycznych dołączają psychoonkologię. Psychoonkolog jest niezbędny w procesie terapeutycznym w tej chwili. Każdy oddział, który zajmuje się leczeniem pacjentów onkologicznych, musi mieć, już nie powinien, musi mieć psychologa w swoim składzie. Udowodniono już w wielu badaniach, że dobre nastawienie pacjenta do terapii pomaga w procesie leczniczym i ma przełożenie na lepsze wyniki leczenia. Bo psychoonkolog pracuje nie tylko z pacjentem, ale z całą rodziną. Wszystkich otaczając pomocą, buduje kokon wsparcia dla pacjenta. Mówimy o tym, że choruje cała rodzina, choruje cały system. Niewątpliwie choroba nowotworowa jest sytuacją kryzysową. I każdy z członków rodziny, bliższej i dalszej, na swój sposób ją przeżywa. Na swój sposób ta sytuacja każdego z członków rodziny dotyka. Na pewno warto też objąć opieką rodziny ze względu na to, że my mówimy o tym, że jest tak zwany pacjent drugorzędowy. To znaczy też ponosi konsekwencje tej sytuacji. Jego zdrowie psychiczne i fizyczne jest ważne, a dbając o siebie musimy pamiętać, jesteśmy całością. Nie możemy dbać tylko o ciało, zapominając o głowie. Z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że jednak właśnie ta sfera duchowa, psychologiczna jest traktowana trochę po macoszemu. Że jednak ona nie jest traktowana na równi z innymi. Jednak ten stan zdrowia nie jest traktowany jako równowaga właśnie pomiędzy fizycznością, emocjonalnością i tym, jak funkcjonujemy w relacjach, tylko bardziej jednak jeszcze myślenie o zdrowiu to jest skupianie się na tym czynniku fizycznym. Podsumowując, to jak radzimy sobie ze stresem, jak odreagowujemy stres, jak rozładowujemy sobie stres, ma ogromny wpływ na nasze zdrowie, nie tylko psychiczne, ale także fizyczne. A nastawienie pacjenta do procesu leczenia, ale także do badań profilaktycznych, to klucz do sukcesu. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek.